To była wyjątkowa uroczystość. W końcu nie każde z powiatowych miast może pochwalić się własną Aleją Gwiazd Sportu w Kraśniku. Takowa powstała, a pierwsze gwiazdy, chociaż twierdzą organizatorzy, na pewno nie ostatnie, odsłoniło w piątkowe popołudnie czterech naszych olimpijczyków. Zuzanna Mazurek, Marek Bajan i Jerzy Niedź własnoręcznie zaprezentowali światu ich gwiazdy umieszczone w alejce naprzeciw Centrum Kultury i Promocji. Niestety do Kraśnika na te uroczystości nie mógł przybyć Marek Stępień, który mieszka w Stanach Zjednoczonych. Połączono się z nim przez internet podczas gali w CKIP, a przy odsłanianiu gwiazd w Kraśniku godnie zastąpiła go mama. Nie mogło zabraknąć oczywiście wzruszeń, gratulacji i wystąpień pełnych emocji. Jest to chyba największe wyróżnienie, o jakim mogłabym sobie tylko wymarzyć. Mieć swoją gwiazdę i to w tym mieście. To jest moment na brawa. Wyjątkowe wydarzenie i duma z czterech olimpijczyków. Mówię, jak do tej pory czterech olimpijczyków z naszego miasta. Mam nadzieję, że ta historia się powtórzy i tych naszych olimpijczyków będzie więcej i tych gwiazd będzie więcej. Natomiast no dzisiaj faktycznie wielkie wzruszenie. Znakomici ludzie, znakomici sportowcy, którzy zechcieli dzisiaj tu przybyć, przyjechać, bo jedni przyjechali z zagranicy, inni tutaj mieszkają, ale chcieli przyjechać do swojego miasta i dać to swoje nazwisko również po to, aby pokazać, że w Kraśniku dzieje się fajnie, są fajni ludzie, byli fajni ludzie, którzy osiągnęli sukcesy również na arenie międzynarodowej, bo olimpiada to jest szczyt, to jest coś, do czego każdy sportowiec dąży, coś, o czym każdy sportowiec marzy i myślę, że to jest wyjątkowe. W holu Centrum Kultury i Promocji można było zapoznać się z krótką prezentacją historii klubów i sekcji sportowych, które najbardziej zasłużyły się w historii miasta. Zaprezentowano też wyróżnione prace w konkursie plastycznym i fotograficznym Kraśnik Miasto Sportu. Przed samą uroczystością olimpijczycy spotkali się z młodzieżą, odpowiadali na pytania i opowiadali o swoich odczuciach i emocjach związanych z odsłonięciem gwiazd, jak i z pobytem na Igrzyskach Olimpijskich. No jest to dla mnie wielkie przeżycie, ponieważ jest to moje miasto rodzinne, tu się urodziłem, tu wychowałem się, tu zacząłem uprawiać sport, pływanie. Dzięki temu, co tu się działo w Kraśniku, mogę powiedzieć, że dzisiaj osiągnąłem to, co wcześniej się odbywało podczas mojej kariery, czyli występ olimpijski, występ mistrzostwa świata. Jest to wzruszająca impreza. Jestem dumny bardzo z tego powodu, że mogłem tu być i Państwu podzielić się moimi wspomnieniami z młodzieżą, która była podczas tej konferencji, z nami się spotkała. Czuję się dumna i ciężko mi jeszcze w to uwierzyć, że na przykład za kilka lat moje dzieci, jak już będą potrafiły czytać, wyjdą na spacer u babci i dziadka i idąc Aleją Gwiazd przeczytają Zuzanna Mazurek i będą wiedzieli, że to ich mama. I mam nadzieję, że poczują wtedy w środku, że są dumni z tego, że to jestem ja, że ja jestem ich mamą i że tak wiele osiągnęłam. I że to zostało tutaj właśnie też uwiecznione. Start na Igrzyskach Olimpijskich to jest marzenie każdego sportowca. Na pewno to jest poparte, było poparte w moim przypadku dużą pracą i dużym wysiłkiem. I uwieńczeniem każdego sportowca jest start na olimpiadzie. Przeżycie duże jest, już minęło trochę czasu od startu mojego, ale człowiek dalej to gdzieś mile wspomina. Po odsłonięciu gwiazd uroczystość przeniosła się do sali widowiskowej CKIP, gdzie burmistrz jeszcze raz złożył gratulacje sportowcom, a Mirosław Schneider przybliżył sylwetki bohaterów dnia. W 92 na olimpiadę do Barcelony. Tego dnia nie zapomniano także o wybitnych kraśnickich trenerach. Leszek Pasieczny, Ryszard Niezabitowski, Zbigniew Biały, Marian Sarna, Grzegorz Mazurek, Aleksander Płatek i Konrad Szmyrgała odebrali okolicznościowe medale burmistrza miasta. Galę uświetnił występ Kingi Wyłoszy. Była to pierwsza edycja Alei Gwiazd Kraśnickiego Sportu. Na deptaku przed CKIP co roku mają przybywać nowe gwiazdy.
Kraśnik ma bogatą tradycję historyczną, jeżeli chodzi o sport, ale przecież ta historia pisze się na co dzień. No wspomnę chociażby o chłopaku z Kraśnika, Damianie Szymańskim, który całkiem niedawno strzela bramkę na Stadionie Narodowym, a swoją karierę rozpoczynał w kraśnickim Muksie. Więc ta historia, ta tradycja sportowa jest bogata, pisze się obecna historia, jest fajna teraźniejszość, kilkadziesiąt klubów i stowarzyszeń sportowych, które działają w Kraśniku. To wszystko powoduje, że jestem przekonany, ta Aleja Gwiazd będzie się powiększać i będzie również stanowiła taką atrakcję turystyczną naszego miasta, bo wszyscy, którzy przyjadą, ale również nasi mieszkańcy będą tutaj mogli przyjść, poczytać, że mieliśmy znakomitych sportowców i mamy znakomitych sportowców.